standardowe pytanie, co cię skłoniło do tego, żeby pojawić się w lubelskim klubie? Odbyłem rozmowę z prezesem Bartyńskim, myślę, że długo mnie nie przekonywał. Wiadomo, podoba mi się perspektywa klubu, który ma aspiracje na większą piłkę, bo w tym mieście jest głód. Dlatego długo się nie zastanawiałem i cieszę się, że jestem w tym miejscu. To też chyba dodatkowy plus, że znasz ligę, w której będziesz rywalizował i w ostatnich miesiącach, a nawet dłużej, dość dobrze ci szło i sporo bramek strzelać. Dokładnie, ta liga jest specyficzna i nawet takim uznanym firmom jak Motor czy choćby Krzyżostrowiec, z którym też biliśmy się o awans, nie jest łatwo, bo wiadomo, tylko jedna drużyna awansuje, natomiast trzeba w każdym meczu, szczególnie z tymi drużynami gdzieś tam z dołu tabeli, punktować i skupić się i podchodzić do każdego meczu tak samo i walczyć na 100%. Jak wrażenia po pierwszych zajęciach z trenerem? W porządku, no poznajemy filozofię trenera, wiadomo, że zna się na swoim fachu, pokazywał to choćby w Garbarni. Dlatego będziemy się z dnia na dzień uczyć, ze sparingu na sparing. Mamy na to miesiąc, także myślę, że na pierwszy mecz będziemy przygotowani w 100%. Ty znasz się lepiej z kimś z obecnej kadry Motoru? Graliście wcześniej z kimś razem, czy raczej to takie twarze znane z boisk po prostu? Z Adrianem Olszewskim byliśmy w Krzo, Ostrowiec. I 7 czy 8 lat temu byłem w Polonii Warszawa w Młodej Ekstraklasie, ale miałem przyjemność trenować z pierwszą drużyną. Był tam Grzesiek Boni, Tomasz Brzyski, także pamiętamy się z tamtych czasów. Tak, chciałem o tą Portugalię jeszcze zapytać, jak to się stało, że tam wylądowałeś w ogóle w Pradze? Oj, stare czasy, dawno nieprawda. Nie, udało mi się zdobyć Króla Szczytu w Młodej Ekstraklasie i gdzieś tam było zainteresowanie, menadżer pomógł, miał tam jakiś kontakt i byłem tam rok, mam co wspominać, także teraz jestem w Lublinie i skupiam się tylko na pracy w Motorze. Bo kolega wrzucił na Twittera taką informację, że paru tam ciekawych zawodników było wtedy z tobą w Pradze też, nie wiem, na przykład Rafa Silva, który teraz tam około 30 milionów euro warty. Tak, teraz w Benfica chyba jest. Aha. Fajnie, że miałem przyjemność trenować, bo 2 razy w tygodniu gdzieś tam na treningi strzeleckie. Czy z Ederem, który później strzelił bramkę w finale z Francją, się trenował, także no fajnie powspominać, natomiast trzeba żyć tym, co teraz i skupić się na pracy. Teraz słówko tylko, czemu tak krótko ta Portugalia w takim razie, bo tylko sezon, tak? Nie dłużej. Tak, sezon. Ja byłem po ciężkiej kontuzji zerwania wiązadeł i no pierwszy rok był dla mnie ciężki, później byłem odsłany na wypożyczenia i tak to się skończyło. Trener mówi, że nie będzie jakiegoś wielkiego ciśnienia w szatni i mówienia ciągle o awansie, no ale nie oszukujmy się, cel Motoru może być tylko jeden na najbliższe rozgrywki. I dobrze, nie ma co pompować balonika, bo w poprzednich sezonach tak było. Trzeba się skupić, mówię. Nie mówić dużo, a robić więcej. Po prostu wiadomo, że jaki jest cel. Każdy o tym dobrze wie i zrobimy wszystko, żeby tak było. Jakieś indywidualne cele sobie stawiasz? Poprawić wynik z zeszłego sezonu? Cieszyłbym się, natomiast będę chciał dołożyć cegiełkę do tego, o czym mówimy, także nieważne kto strzela, ważne żeby Motor wygrywał. Trener mówi, że drużyna ma grać ofensywnie i dominować, to chyba się podoba zawodnikom taki zamysł. Znając tą ligę, każdy będzie czekał na nas na swojej połowie, dlatego będziemy do tego zmuszeni, no, ale też jest taka filozofia trenera, że będziemy grać ofensywnie, także cieszymy się z tego.